bardzo serdecznie mówimy po cichutku, bo jesteśmy już w samolocie. Lecimy do Polski i zaczynamy nasz vlog z weekendu z Polski. Na lotnisku kolejka, jak wylądowaliśmy, bo kontrolują, czy są badania i czy mamy wszystkie dokumenty wypełnione, także sprawdzają w Polsce. Zobaczcie, jak pięknie jest na dworze. Ma bardzo ładne kwiatki. Wiem, że wy mnie śledzicie, lubicie bardzo kwiaty. Także altankę, hamaczek. Tutaj też widzicie. Jeszcze wszyscy śpią. Kolejny bardzo ładny kwiat, ogromny. A tu moja sukienka i kreacja na wesele, bo pokazywałam, co ubiorę. Tam mnie widać w daleko. Cześć wszystkim, meldujemy się z Polski. Powiedz cześć, Tusia. Cześć. My już jesteśmy gotowe. Pierwszy dzień w Polsce. No, chodź, chodź, dzisiaj to nie będę nagrywać. My już jesteśmy gotowe, jesteśmy w Polsce. Jest piękny dzień. Pokażę Wam na zewnątrz, bo jest naprawdę przepięknie. Słoneczko świeci. Także będzie upalnie. Mam nadzieję, że niezbyt upalnie, bo na dzień wesela raczej takie bardzo wielkie upały nie są wskazane. Dziś będzie spokojny dzień, odwiedziny babci, odwiedziny rodzinki. Będę też u fryzjera, zobaczymy, czy uda mi się zrobić włosy. I później co? Wieczorem idziemy szybko spać, bo jutro wesele. Tak. Podróż nam się udała bardzo fajnie. Chciałabym Wam powiedzieć tylko, że na lotnisku w Polsce sprawdzają wszystkie dokumenty, sprawdzają badania, czy są zrobione. Także jeśli... Także musicie mieć wszystko przygotowane. Chciałam poruszyć jeden temat, którego nigdy wcześniej nie poruszałam i naprawdę mówię Wam, jak lecicie samolotem, to przygotujcie się wcześniej, bo ja jakoś tak nie znoszę za bardzo ludzi, którzy podchodzą do odprawy i tak mają pasek, kolczyki wielkie, obcasy, szpilki, bransoletki. 4 godziny się szykują. 4 godziny im to zajmuje, żeby to wszystko pościągać. Wiecie, że lecicie samolotem. Nie zakładajcie takich rzeczy. Po prostu to wszystko pójdzie sprawnie i szybko. Ściągacie wcześniej pasek już do torebeczki, do jakiegoś woreczka i później możecie to wszystko sobie zakładać. Także pamiętajcie, taka mała wstawka. My zaczynamy delektować się pobytem w Polsce. Dobra, mamy tam widelce. Śniadanie królów. Gotowi, jedziemy do fryzjera. Cioteczka mnie zawozi do fryzjera, więc za chwilę się Wam pokażę w nowej odsłonie. Zobaczymy. Zazwyczaj jak jestem w Polsce, robię sobie włosy, bo tak jak robią tutaj włosy, tak we Włoszech. Ciężko znaleźć. Wyszłam od fryzjera. Nie chciałam już kręcić tam w salonie. Wygląda ją no po prostu pięknie, jestem bardzo zadowolona, ale ja za każdym razem jak jestem w Polsce, to idę do tej fryzjerki, bo ona robi naprawdę genialnie pasemka, cieniutkie, idealne i one wyglądają naprawdę jak moje, one tak długo rosną, później mogę przez 3 miesiące, 4 w ogóle nie iść do fryzjera, bo one tak wyglądają super. Są troszeczkę, wiecie, takie gąfie, bardzo opracowane tu, podniesione u nasady, ale to dlatego, że jutro chciałabym zrobić sobie takiego jakiegoś warkocza, jakieś upięcie.
i potrzebowałam właśnie tego, żeby do jutra się jakoś utrzymały. No, no zawsze staram się tak wszystko nadrobić, jak jestem w Polsce. I fryzjer, i wszyscy znajomi, i rodzina. No, ciężka sprawa, bo wiadomo, że jesteśmy krótko w Polsce i tego czasu jest naprawdę mało, ale to, co jest możliwe, to zawsze staram się zrobić. Nie pokazywałam Wam paznokci. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten widział, że zrobiłam sobie nowe paznokcie. Myślę, że piękne. Od dawna chciałam zrobić sobie takie paznokcie New Jacky. To jest przepiękny kolor od Maker. I na jednym paznokciu mam przyklejone kamienie Swarovski. Nie pytajcie się mnie, ile mi to zajęło, bo po prostu przyklejenie tych Swarovski trwało 1,5 godziny na jeden paznokieć. No może troszeczkę mniej niż 1,5. Ale myślę, że do mojej kreacji, takiej bardzo delikatnej, te paznokcie będą wyglądały efektownie. No i z taką nutką tego czegoś. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Przepięknie mi zrobiła tutaj te pasemka, one tak bardzo naturalnie wyglądają i one jak będą teraz odrastały, to tego nie będzie widać. Pogoda się nam udaje, nie ma za dużo słońca. Miejmy nadzieję, że jutro też tak będzie, w miarę pochmurnie, bo wtedy w tej sukience nie będzie się ze mnie, wiecie, nie będzie zbyt upalnie. I kluseczki się zmieściły. Ubrałam właśnie nową sukienkę, którą Wam pokazywałam ostatnio i zmieściły się kluseczki. Zjadłam na obiad mięsko, kluseczki i kapustę. Taki typowo polski obiad i muszę przyznać, że był pyszny. Tylko teraz na szczęście wybrałam też sukienkę, która ma tam, wiecie, nawet jeśli się najem, to ją zapnę. Chodziło mi właśnie o to, żeby wybrać sobie sukienkę na wesele, taką, która mnie nie będzie krępowała i która nie będzie podkreślała tutaj tego wszystkiego, tych wszystkich dań i obiadków polskich, które na pewno do wesela zjem, bo wiecie, to jest takie krępujące, coś ubierzemy obcisłe, ani oddychać, ani zjeść, ani nic, a jednak w tamtej sukience ona jest tutaj, zresztą jutro Wam pokażę, co ubiorę. Fajnie jest wrócić do Polski. Pierwszy dzień prawie dobiega końca i kto mieszka za granicą i wraca do Polski co jakiś czas, ten wie, o czym mówię. Jestem wykończona, tak najedzona, że nie wiem, czy jutro wejdę do sukienki. Bo do kogo nie idę? Byłam u babci przed chwilą. Nie możesz zjeść serniczka, nie zjedz kanapeczkę, zjedz, wypij szklaneczkę piweczka i herbateczkę. Jestem normalnie pełna jak balon, już nie mogę. Anastazja zjadła wszystkie chipsy, cukierki, nasze mieszanki wedlowskie możliwe. Jeszcze jesteśmy zaproszeni przed weselem na grilla, ale ja już musiałam się jakoś wywinąć, bo nie jestem w stanie tego ogarnąć. No, Anastazja mnie tu masuje po brzuszku, który trochę tak urósł. Wyglądam, jakbym była w ciąży. Także teraz szykujemy, prasujemy, robimy co trzeba i jutro lecimy na wesele. Widzimy się jutro. Ups, coś nie wyszło. Dzień dobry, dzisiaj witam Was w dniu wesela. Jak widzicie, pierwsza czynność z rana, tu tutaj robiłyśmy sobie maseczki, nie prezentujemy się najlepiej, nie wyglądamy najlepiej, ale to nieważne, ważne, żeby wyglądać dobrze później. Nałożyłam sobie maseczkę ze srebrem z Biox Idea, bardzo fajne maseczki. O, teraz wstałam niestety przed chwilą z tą maseczką i ona jest taka delikatna, ta płachta, i ona się rozrywa, bo ją możemy rozpuścić później w wannie, pamiętajcie o tym. Ściągamy maseczkę, zaczynamy makijaż, włoski, ubranie i lecimy na wesele. Wróciłam od fryzjera. Mam nadzieję, że Wam się podoba fryzurka, bo mi bardzo. Makijaż gotowy i teraz lecę się przebrać, bo jest strasznie zamieszanie. I zaraz Wam się pokażę w całej całości. Kochani, jestem gotowa. Wybrałam na koniec tą kreację. Włosy są upięte pięknie. Wydaje mi się, że bardzo ładnie wyglądają. Po pierwsze jest bardzo gorąco, więc nie chcę, żeby mi się tutaj lało, żeby... Wiecie, o co chodzi, nie? Trzeba być wygodnym. Brakuje bucików. A Tusia, chodź się pokaż. No, a Tusia wygląda tak. Zaraz Wam ją pokażę z bliska, bo wygląda pięknie. I Anastazja się przebierze później, ubierze cekinową sukienkę. Także będzie zmiana outfitu. Podkręcone włoski. No, jesteśmy gotowe na imprezę? Tak, jesteśmy gotowe na imprezę.
say, anywhere you say, anywhere. Tak jest, pragnienie było duże, zostało zaspokojone i teraz uwaga, przed nami kolejna część tradycyjna w życiu pod tytułem Przeszłość i otwarcie się na nowe. My wszyscy odliczamy. Uwaga, 3, 2, 1 i niech leci! Co było, to było, zrobiliście straszny bajzer, to teraz trzeba to ogarnąć. Proszę bardzo, że będę tańczyć do białego rana. Teraz ręka nieco wyżej, bo przed nami ta trudniejsza część przysięgi. Przysięgam mocno. Przysięgam mocno, że się nie opiję. Tylko wypiję tyle. Tylko wypiję tyle. Na ile pozwoli mi moja biedna głowa. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Butelko trunku wszelakiego. I wszyscy goście. I wszyscy goście. Przysięga złożona, proszę o brawa. Was mam na szczęście. Nie. Co nie? Tam jest w środku? Tabasco? To jest. Wiem, co tam jest, co to jest? Ciekły pies? Nie, to jest oko niedźwiedzia. Tak się. I co jest w środku? Rodzynka w środku. I potem wódka? Dobra. Mama no riesce non abituata. I pozwólcie nam przez moment żyć życiem zastępczym właśnie za sprawą tego pięknego, pełnego emocji pierwszego tańca. Ja proszę o wielkie brawa przed wami parę dzisiejszego wieczoru.
dzieci. Bardzo proszę o oceny trenerów. Proszę o brawa z tej strony. Teraz uwaga, bardzo proszę o ocenę sędziów. Sędziowie, dobrze, są dziesiątki. I teraz ta najważniejsza ocena, czyli kibice. Ogłaszam, że parkiet został w tym momencie otwarty. Zapraszamy do zabawy! No to w tym momencie poprosimy, aby świadkowo wesela ustawiła tutaj w rzędzie 5 dziewczyn. Będziemy robić test możliwości mentalnej. Gwizdo, znaczy się ze mnie, Rusano. Ale wtedy gwizdo jest 0 dla pewności. Jak za drugim razem za gwizdo, znaczy się ze Rusano, ale o tym nie wiedziała. A jak za gwizdo za trzecim razem, znaczy się Rusano chce być. Jak będziecie gwizdać, nogi razem ścisnąć, żeby dźwięk wyleciał przodkiem, a nie drugą stroną. Województwo Śląskie? Dobra. Mogło być gorzej, nie przejmuj się. Poprosimy tutaj koleżankę. Proszę się odkazić. Tak jest. Siast, prędko pijemy. Dobra, odstawiamy i gwizdamy. Próbujemy. Hej. Czekajcie. Tak? Odpowiedziała tajemniczym uśmiechem. Poprosimy. Jak pani ma na imię? Beata. Pani Beatko, proszę się odkazić. Skąd pani jest? No stąd. Ale tu ze Szczyrku? Z Bielska. Pij dwa. Nie. Dobra. Dawaj, Iwona! Uwaga. Teraz Beata. Za dużo liścia wystaje. Rusano dwa dni temu. Dobra. Jedziemy. Zgadza się, tak mówi, że się zgadza. Poprosimy pani, jak ma na imię? Skąd pani przyjechała? Tam my grali. Poprosimy się odkazić. Rusano w trakcie wesela. Nie umiem. Ani biała, ani czarny, no żółty, bo była w Tajlandii. Serdecznie dziękujemy. Zaliczone. I na koniec wzięliśmy. To idziemy wszyscy do chałupy. Zostają tylko koperty. Dlatego poprosimy pana młodego, poprosimy. Gdzie on jest? Gdzie jest pan młody? Syn to nie. Poprosimy. Nie, syna nie. Weźmiemy tutaj, popatrzymy. By pracowała przeponą, żeby gwizdła na pewno, bo musi uratować wesele. No. Dobra, próbujemy. Hej! Kogo z liścia? Tu pisa.
Panowie, zapraszam wszystkich niezależnie. Dzień dobry, kochani. My właśnie powstawaliśmy. Jeszcze wszyscy chyba śpią w hotelu. Poszliśmy spać o 5 rano. Prawdziwe polskie wesele. Tak się tańcowało na sam koniec, że szok. Anastazja nie chce się pokazać, bo zmęczona jest. Jest godzina 11:30. Wstaliśmy troszeczkę później. Teraz idziemy na śniadanko. I nie wiem, co zorganizujemy na dzisiejszy dzień, bo dziś to już musimy zrobić badania. I musimy... No jest wylot wieczorem, także niedużo mamy czasu, teraz sobie pochodzimy trochę po Szczyrku, idziemy na śniadanko, może też i na obiadek. Ja mam tutaj też znajomą, która nas zaprosiła na grilla do siebie, moja przyjaciółka Anitka, ona mieszka tutaj niedaleko, o rany, jaki skwar, w Polsce jest gorąco i nie wiem, jak zorganizujemy sobie dzień. Ale na pewno na spokojnie. Także jeśli coś będzie się działo, to będę nagrywać. Bo to już niestety nasz pobyt dobiegł końca. Przepięknie jest w Szczyrku, bardzo dużo butików jest, sklepików i można sobie kupić przefajne. Mam takie kapciuszki, Anastazja takie miała. To są bardzo fajne. No, tylko my wstaliśmy troszeczkę późno, ale czas zacząć dzień, prawda Tysia? Anastazja dzisiaj nie jest zbytnio rozmowna, a tańcowała do 4 nad ranem. Do 4 nad ranem normalnie wytrzymała. Super. Jeszcze przed samym wyjazdem odwiedziłam moją przyjaciółkę, która tutaj mieszka. Jesteśmy u Anitki, którą znacie już, bo widzieliście ją w kilku vlogach, ale 3 lata temu ostatni vlog z nią nakręciłam, także to są jeszcze starsze odcinki. Możecie sobie zaglądnąć wstecz i zobaczyć właśnie filmy, gdzie jest już Anitka i jej dzieciątka i zobaczycie, jak wyrosły jej córeczki. Zrobiły się śliczne dziewczynki, duże. Posiedzimy tu kilka godzin i później lecimy na lotnisko, bo musimy zrobić też badania przed samym lotem. Strasznie dużo wypełniania dokumentów jest, także wolimy być troszeczkę wcześniej, żeby się nie spóźnić, żeby się później nie denerwować, żeby nie było nerwówki. Jak tylko będę miała chwilkę, to Wam właśnie opowiem, co trzeba, jak trzeba zrobić, bo bardzo dużo pytań dostaję od Was właśnie na temat tego, jakie dokumenty są potrzebne. Zresztą wszystko napiszę Wam pod spodem, w opisie, linki Wam wstawię. Trzeba oczywiście mieć badania. Jeśli chodzi o przyjazd do Włoch, to 72 godziny. Te badania antygenowe są ważne. Jeśli natomiast przylatujecie do Polski, to 48. Nie wiem, dlaczego jest taka różnica, ale każde państwo ma inne wymagania. Musicie też wypełnić na stronie gov.pl taki certyfikat właśnie dotyczący, no, gdzie byliście, z kim mieliście kontakt, takie, wiecie, takie oświadczenie, że jesteście zdrowi, nie mieliście kontaktu z osobami chorymi. Anastazja złamała paznokieć podczas tańczenia i teraz wcinamy polskie pyszne maliny, które kupiliśmy przy drodze, tak? Pyszne, a takie duże. I takich we Włoszech nie umiem znaleźć, no powiem Wam. Chodka. Rany, jaki serniczek. Ty zrobiłaś? A jaką ty kawkę niesiesz? I truskawki, a coś jeszcze ci mam na tą tackę położyć? Ja cię nagram, wiesz? Wstawki będzie w filmie. Kurde, patrz, jakie brzydkie ci dam. To będzie dobre na pewno, nie? Ty zrobiłaś takie pyszne sama? A ten serniczek też ty zrobiłaś? Tak. Zrób nam zdjęcie. No wiesz, jak ja cię lata całe nie widziałam. To jest myślenie, że to... No koronawirus jest, nie można. Moja dziewczyna Alma? Jaka różnica, Anastazja najniższa. Ona ile ma lat twoja? No 10. A, no bo tak, one mają rok po roku, no 11 i 10, no jaka różnica, no Anastazja, ty karzełek jesteś przy nich. Nie, Pauli jest najmniejsza. Zobaczcie, jakie tutaj pyszności zrobiła Anitka, załatkę pyszną. A to słonecznik prażony, no pycha, semi di girasole. Dziewczynki siedzą, a my grillujemy, a później jedziemy na badania. Jakiego tu profesjonalnego grilla ma Zbyszek, sam zrobił. Zbyszek, reklamę ci robię, wiesz? Takiego, taką ciufcie. A tu mamy tak, piersi z kurczaczka. A co to jest to takie długie? Co? No. Pycha, jakie tu ma piękne kwiatki, Anitka. Ślicznie.
Powiem wam, że do domu się nie chce wracać, tak fajnie się siedzi, mimo że nie najlepiej się czujemy po wczoraj. Przyznam się szczerze, wszyscy mamy lekki ból głowy. Jesteśmy już na lotnisku i zrobiliśmy badania. Na szczęście wyszły negatywne, bardzo się cieszymy, bo wiecie, zawsze stres jest. Badania były bardzo delikatne, także nie bójcie się, bo teraz to już ten patyczek wkładają do nosa tak delikatnie i tak, tak jak niektóre dzieci sobie paluszka do nosa wkładają, jak dłubią w nosie. Nie wkładają głęboko już, przynajmniej nie na lotnisku. I we Włoszech też nam tak zrobili bardzo profilaktycznie to badanie. Także super. Pobyt był mega. Bardzo nam się udał. Było naprawdę super. Szkoda, że tak krótko. Widziałam się z moją przyjaciółką, to z tego powodu bardzo się cieszę. Znamy się od 20 lat. Nie nagrywałam zbyt wiele, dlatego że naprawdę chciałyśmy się nagadać i tak tyle rzeczy miałyśmy sobie do opowiedzenia, że nie opowiedziałyśmy sobie nawet połowy. Ale było mi ją bardzo miło zobaczyć. Wiecie, po takim czasie niewidzenia się, 2 lata to 3 lata. To jest bardzo długo i niestety zapowiada się, że znowu szybko się nie zobaczymy. Mam nadzieję, że ona się zdecyduje i do mnie przyjedzie, bo zaproszenie ma, prawda, Anastazja? Anastazja się... Anastazja się bawiła z jej córeczkami, fajnie się dogadywały w 3 językach, polskim, angielskim i włoskim. Tak próbowały przynajmniej. Myślę, że kilka kilo na boczkach przybrałam, bo spodenki trochę ciasne, ale to normalne po weselu, po takiej imprezie, po takim jedzeniu i wszystkiego, wesele bardzo ładne, udane. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli chodzi o lot, to piszcie pod filmem. Nie piszcie takich bardzo szczegółowych pytań, bo dostaję od was bardzo dużo takich pytań już bardzo szczegółowych, które musiałabym długo siedzieć i odpisywać, a nie mam na to tak bardzo czasu. Także piszcie, jeśli chodzi o test, mogę wam powiedzieć gdzie, co, jak i ceny. Tutaj droższy, na lotnisku 140, a na przykład w Pszowie, Braciborzu albo w Bielsku znaleźliśmy nawet za 100. No i to już musicie sami sobie wybrać, czy chcecie zrobić tu, czy na przykład w innym miejscu. Nam było wygodnie, bo naprawdę tak mało czasu mieliśmy, że nie mogliśmy, że nie chciało nam się po prostu latać przed weselem, robić szybko tych badań. Idziemy robić odprawę i widzimy się za chwilę. To jest drugi raz, jak nagrywamy, bo Anastazja trzyma telefon. Ona myślała, że ja nacisnęłam, a ja myślałam, że ona nacisnęła i na koniec gadałam sama do siebie, bo nic się nie nagrało. Dobra, kończymy całego vloga. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten szybki vlogik wam się spodobał. Pobyt był krótki, ale intensywny. Nagrywałam mało, bo chciałam się tak zachłysnąć i nacieszyć rodziną i znajomymi. Piję ostatnie piweczko już przed samym wylotem. Chciałam wam tylko powiedzieć, że odprawa tutaj bardzo szybko wszystko szło. Nie sprawdzali żadnych badań, nie sprawdzali żadnych dokumentów. Zobaczymy, jak będzie we Włoszech. Mam nadzieję, że też, że to tak szybko, sprawnie pójdzie. Badania zrobiliśmy w bardzo szybkim czasie. Wyniki były. No i co? My żegnamy Polskę i widzimy się w następnym vlogu. Kochani, wylatywałam z Włoch z przepięknym zachodem słońca, a zobaczcie tutaj, jaki jest. Także żegnamy Polskę też z przepięknym zachodem słońca.